pan Kwiatkowski, druk numer 8, w sprawie objęcia patronatem Biednego Forum Młodzieży z Polski i Niemiec. Pamięć buduje przyszłość. Na paragraf pierwszy, na rynku pierwszy Stare Miasto, Biednego Forum Patronat na Biednego Forum Młodzieży z Polski i Niemiec. Pamięć buduje przyszłość, które będzie się we wrześniu 2013 roku. Paragraf 2, która wchodzi w życie z jej podjęcia. Zasadnie, objęcie honorowym patronatem Biednego Forum Młodzieży z Polski i Niemiec. Pamięć buduje przyszłość. Zwróciła się dyrekcja 6 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza przy ulicy Wąskiej w Krakowie. Ja tylko chciałem powiedzieć parę słów, że to jest piąta edycja. Pan dyrektor stopnił na okręgu doktora, bardzo młody człowiek, bardzo prężnie działający. Zwrócił się również do władz i samorządowych, do prezydenta, marszałka, kuratora, jak również do władz w parlamencie, też objęcie patronatem tych zadań, które polegają, że przez tydzień młodzież pracuje na takich warsztatach, gdzie wymieniają się swoimi poglądami na pewne sprawy, dochodzą do pewnych konkluzji, które właśnie budują przyszłość, bardziej przyszłość między ludźmi, eliminują antygenizmy, a słowo pamięć, czyli nie jest oderwane od historii. I jest to historia zgodna z prawdą, natomiast która powinna połączyć tę młodzież. Mają tematy tam różne, bo w czasie tygodnia takiego seminarium małe grupy przedstawiają swoje wyniki swoich prac. I to wszystko. Nie widzę pytań, w takim razie proszę o przegłosowanie projektu. Kto z Państwa za przyjęcie projektu? Osób jest za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? Nic, kto się wstrzymał? 17 osób. Za bardzo.